Witajcie, drodzy kandydaci. Nazywam się Dorota Segda, jestem rektorem Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Cieszę się, że Państwo chcecie u nas studiować. W okresie pandemii, żeby chronić Wasze i nasze zdrowie, zdecydowaliśmy się przeprowadzić egzaminy wstępne online. Przeprowadzę Was przez kolejne etapy procesu rejestracji, dzięki której będziecie mogli nam przesłać swoje materiały. W celu założenia konta na portalu YouTube należy udać się na stronę www.portalu, a następnie kliknąć na przycisk Zaloguj się, znajdujący się w prawym górnym rogu strony. Po kliknięciu użytkownik zostanie przeniesiony do ekranu logowania Google. W przypadku posiadania już konta w serwisie należy wprowadzić odpowiednie dane logowania, a następnie przejść dalej. Użytkownicy nie posiadający jeszcze kont w usłudze zmuszeni są je założyć. W tym celu należy kliknąć na przycisk Utwórz konto, znajdujący się w lewym dolnym rogu ekranu logowania. Po kliknięciu pojawi się menu, z którego należy wybrać pierwszą opcję, czyli Dla mnie. Po kliknięciu nastąpi przeniesienie użytkownika do formularza, w którym należy wprowadzić dane wymagane do założenia konta. Proszę zapoznać się z zasadami tworzenia adresu e-mail. Po wypełnieniu formularza i przejściu dalej, pojawi się ekran weryfikacji podanego maila za pomocą kodu, który zostanie wysłany na zdeklarowany przez użytkownika adres e-mail. Po dokonaniu weryfikacji użytkownik zostanie przeniesiony do kolejnego formularza wymagającego wprowadzenia dodatkowych danych. Po ich wprowadzeniu należy przejść dalej. Następnie użytkownik zostanie przekierowany do okna przedstawiającego politykę prywatności oraz warunki korzystania z usługi. Po zapoznaniu się z nimi oraz ich akceptacji, można przejść dalej, klikając Utwórz konto. Po kliknięciu pojawi się okno wymagające potwierdzenia personalizacji konta za pomocą przycisku Potwierdź. Po kliknięciu użytkownik zostanie przeniesiony na stronę główną YouTube a po ponownym kliknięciu na przycisk Zaloguj się zostanie automatycznie zalogowany do swojego konta. Aby móc wgrywać własne materiały do serwisu YouTube, konieczne jest utworzenie kanału. W tym celu należy kliknąć na awatar użytkownika, znajdujący się w prawym górnym rogu okna. Po kliknięciu rozwinie się menu, z którego należy wybrać pierwszą opcję Utwórz kanał. Po jej wybraniu pojawi się okno, w którym należy zatwierdzić decyzję, klikając Rozpocznij. Po kliknięciu pojawi się kolejny ekran, tym razem pytający o nazwę, jaką użytkownik chce nadać swojemu kanałowi. Po wybraniu nazwy kanału użytkownik zostanie przeniesiony do strony pozwalającej na umieszczenie dodatkowych informacji, takich jak np. opis kanału. Po zakończeniu działań należy je zatwierdzić klikając Save and Continue. Po kliknięciu użytkownik zostanie automatycznie przeniesiony do ekranu zarządzania swoim kanałem. Kolejnym krokiem jest przesłanie filmu. W tym celu należy kliknąć na przycisk Prześlij film znajdujący się na środku ekranu. Po kliknięciu użytkownik zostanie przeniesiony do ekranu powitalnego usługi YouTube Studio. Aby zamknąć okno powitalne, należy kliknąć w przestrzeń poza nim. Odsłoni się wówczas okno pozwalające na przesłanie filmu. W tym celu należy przeciągnąć plik wideo na zaznaczony obszar lub skorzystać z przycisku Wybierz pliki i wskazać ścieżkę prowadzącą do pliku. Po przeciągnięciu pliku lub wskazaniu jego ścieżki pojawi się okno pozwalające na wprowadzenie informacji dotyczących przesłanego pliku oraz jego właściwości. Po zakończeniu wprowadzania danych należy przejść dalej. Na koniec użytkownik zostanie poproszony o ustawienie parametrów dotyczących widoczności przesyłanego nagrania. Nagranie powinno znajdować się w domyślnym trybie Zapisz lub opublikuj, jednak należy oznaczyć je jako niepubliczny, dzięki czemu jedynie osoby posiadające prowadzący do niego link będą w stanie je obejrzeć. Po wprowadzeniu niezbędnych danych i parametrów, należy kliknąć przycisk Zapisz, znajdujący się w prawym dolnym rogu okna. Po załadowaniu wszystkich filmów, należy utworzyć playlistę. Pozostając w YouTube Studio, klikamy na napis Playlisty, znajdujący się w menu po lewej stronie ekranu. W kolejnym oknie zarządzania playlistami, klikamy na Nowa Playlista. W kolejnym oknie Wprowadzamy tytuł playlisty oraz zmieniamy jej widoczność z domyślnej publiczna na niepubliczna. Następnie klikamy Utwórz. W oknie zarządzania playlistą klikamy na trzy kropki, rozwijając tym samym menu, z którego wybieramy Dodaj filmy. W kolejnym oknie należy wskazać filmy, które mają zostać dodane do playlisty. Klikając na zakładkę Twoje filmy w usłudze YouTube, w oknie poniżej wyświetlą się wszystkie materiały wideo, znajdujące się na kanale użytkownika. Jednokrotnym kliknięciem lewym przyciskiem myszy zaznaczamy kolejne filmy, mające się znaleźć w playliście. Po zaznaczeniu klikamy przycisk Dodaj filmy, znajdujący się w lewym, dolnym rogu okna. W oknie po prawej stronie Wyświetli się nowo utworzona playlista. Klikając na ikonkę strzałki udostępniania, znajdującą się obok uprzednio użytych trzech kropek, pojawi się okienko umożliwiające skopiowanie linku do playlisty. I na te właśnie linki prowadzące do waszych prezentacji czekamy. Życzę powodzenia. Dorota Segda